Witam Was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Oczywiście na start Wam przypominam, że macie ode mnie do wygrania aż 3 nagrody. Pierwszą jest ten skin, który Wam się w tym momencie wyświetla. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale u mnie z dzwonkiem i w komentarzu napiszcie hasło biorę udział. Oraz oczywiście macie ode mnie do wygrania aż 2 kosy za wpłaty na CSGO skins. Musicie sobie kliknąć ten plucik i w tym miejscu użyć kodu S1MEC. No i na pierwszą kosę za każdą wpłatę 2 zł na CSGO skins macie jeden ticket, więc zachęcam do wpłat z kodem S1MEC. No i oczywiście jest druga kosa tylko i wyłącznie dla aktywnych wpłacających na ogólnie. Ona kosztuje 800 zł. Jest to Navaja Knife Tiger Tooth. Widzowie, jest to stan Factory New. Mówię Wam, 800 zł i tutaj za każdą wpłatę 20 zł na CSGO skin z kodem S1MEC macie jeden ticket, także zachęcam do wpłat z kodem S1MEC na CSGO skin, no bo dwie kosy do wygrania, konkurs na skinę na samym początku zawsze, plus 10% do doładowania również dostajecie z kodem S1MEC, no i 20% na start, więc zachęcam do wpłat z kodem S1MEC. No i dobra, ja w tym momencie wylosuję skin z poprzedniego odcinka, ja sobie tutaj odświeżam, mamy 488 wyświetleń, dobra. Odświeżamy również tutaj tą stronkę, żeby później nie było. Fetch, continue i zobaczymy, kto sobie zwycięży. I będzie to Hubert2211. Dobra, szukamy teraz cię, Huberciku. Drogi, czy ty tu masz gdzieś komentarz? Musimy szukać, szukamy jak najszybciej. Było P, było T, tutaj widziałem jakieś L. Jest H, Hubert2, to jesteś ty, dobra. Bierzemy twojego trade'a i czy ten trading w ogóle działa? Zobaczmy to i trading działa, bardzo dobrze. No i tam było, czekaj, nawet nie pamiętam jaki tam był skin do wygrania, to ja sobie... Aha, i tutaj w ogóle widzowie wysłałem z poprzedniego odcinka skiny. Jest tutaj awupka Feverdream, która była do wygrania na Discordzie. O, tutaj z Oxexu pisałem, właśnie tym, który sobie wygrał, ale wejdę sobie do mnie na Discorda, jak go znajdę. Dobra, tutaj mamy widzowie simka, no i tutaj oczywiście była losowana teraz ta awupa za 40 zł, wcześniej była P250 Muertos, więc zachęcam do wbijania na Discorda. No i tutaj skiny z poprzedniego odcinka sobie zaakceptuj, Zbyszek jeszcze tutaj, nie wiem jaki ty tam masz nick na YouTubie, ale sobie zaakceptuj. I tutaj była awupka, więc tutaj wklejamy twojego trade'a jeszcze raz. I awupa tutaj, dobra, damy ci taką. I okej, okay. Gratuluję wygranej Usimek. No i ogólnie następny konkurs myślę, że będzie na tego Glocka za 7 dolców. I później będę, ogólnie chcę teraz powypłacać jakieś droższe skiny dla was. Więc dzięki temu w ogóle, że wpłacacie z kodem S1MEC, mogę dla was robić... O, czekajcie, ona była tam za 5 dolarów w ogóle. Czekajcie, czy ja tam dobrze widziałem? Że po prostu zła cena była podana, że ona była za 5 dolarów? To masz AWP za 5 dolarów, stary. Nie pamiętam, nie widziałem tutaj. Może to przez naklejki w sumie. Fnatic, nie wiem. Może tak, może nie, ja ci już, stary, akceptuję tutaj. Dobra, muszę sobie wejść tutaj, kliknąć potwierdzenia. Hubi i potwierdź ofertę wymiany. Wysłałem ci, stary, możesz sobie ją zaakceptować, bo to jest w lekkim zużyciu, no to możliwe w sumie, że tam po prostu zła cena była pokazana. No dobra, no to gratulacje, albo masz dwie dychy tam, albo tam chyba, nie wiem, piątkę czy szóstkę, więc spoko, gratulacje. No i ta P250 Simov też już została wysłana. No i dobra, wchodzimy sobie na CSGO skins, mamy 3700 zł, no i zobaczymy, co my tutaj ogólnie mamy. Dobra, nowa bitwa, dodaj skrzynię, no i niech będzie przykładowo, spróbujemy sobie cybercase'a razy 10, zobacz. Zobaczymy, 5 stówek na sam początek, na 3 osoby dajmy sobie underdoga, dajmy sobie większy ekran, nie chcę tutaj tak robić. Dobra, bot Isamu niech będzie i bot Emily. Zobaczymy, czy uda się zwyciężyć, wrzućmy sobie dźwięk tutaj. Zobaczymy, że uda się zwyciężyć, mam nadzieję, że nic mi nie będzie wypadało. Co to jest M4? X-Ray za 56 zł, czyli na razie najlepszy skin ze wszystkich. Kurczę pieczony, o nie, i znowu to samo, znowu najlepszy skin ze wszystkich, kurczę. Najgorzej, bo to jest bitwa underdog i znowu najlepszy skin ze wszystkich, no nie, no i to jest właśnie to, że jeżeli daję underdoga, no to nic nie siada, a jak daję właśnie o to chodzi, że jak daję klasyczną, to nie siada, jak daję underdoga, nie siada, no bo kurczę pieczony, no musi tak być zawsze. Dobra, trafcie coś, come on. Dobra, jest Eagle tutaj dla niego. Okej, okay, no tutaj już się zbliża. Proszę, trafcie jeszcze coś, no żebyśmy tutaj jest, akurat dwa uspy, i akurat wychodzimy na prowadzenie. Trzy skrzynie do końca i proszę, żebyśmy już nic nie trafiali. Nic tutaj nie chcę trafiać. Totalnie nic, a nic. Zero, nul, proszę. Dwie skrzynie, no nie, Eagle. I proszę, nic, nic, proszę, nic. Nic, 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 nic. No nie. No nie wierzę i trafiłem najlepszego skina ze wszystkich, tak żebym wygrał na klasycznej bitwie, no nie wierzę. 1100 zł zagarnia sobie bot, no to nieźle. Dobra, spróbujemy sobie w takim razie jeszcze, czekajcie, mamy tutaj takiego slotera, spróbujemy sobie razy
10 niech będzie za 1000 zł na dwóch graczy standardowa i obyśmy trafili. Proszę, proszę. Dobra, dodajemy bota, bo ty sam. Come on, come on. Jest to 10 skrzynek, 4% slotery. Pierwsza skrzynia nie daje nam nic. Mogą tutaj zawsze być same naklejki. Mogą, bo mogą, no może tak być, ale mam nadzieję, że jednak szczęście się do nas uśmiechnie, bo kurczę pieczone ostatnio jest nieciekawie. I kosa dla niego. No i tyle by z tego było. Tyle by z tego było raczej. Musimy trafić kosę droższą niż on, albo taką samą, żebyśmy w ogóle tutaj chcieli jeszcze jakoś podgonić, bo no kurczę, 5 skrzynek zostało i jest bardzo ciężko. 4 skrzynie do końca, a my same naklejki. No dobra, w porządku, spokojnie, spokojnie. Tu jest jeszcze szansa na zwycięstwo. Sąsiad mi u góry wali tutaj, nie wiem czy on szafkę skręca, czy co on robi. Dobra, jest kosa, jest kosa, jest Bowie Knife rzeź. Jest to 1400 zł i obyśmy to już zwyciężyli. Dobra, została tylko ostatnia skrzynia. Proszę, już nic nie traf, nic. Dobrze, okej, w porządku, jest 1000 zł na plus, jestem szczęśliwy, jest nawet więcej, okej, dobra, w porządku. No to sobie to sprzedajemy, mamy 4,5 tysiąca zł, więc możemy sobie tutaj spróbować jeszcze w sumie, jeżeli tak oddało. Czekajcie, jakbyśmy sobie spróbowali taką samą rzeź, dobra, pyk, na 4% razy 300 zł i proszę, jedna kosa. Okej, okay, przeleć. Witamy bardzo serdecznie, Bowie Knife rzeź. No i o to chodzi, 1400 zł właśnie w tym momencie oddaje mi potężnie. I czy znowu będzie tak? Niestety, tym razem już nie. I to jest tak naprawdę najlepsza kosa, którą możemy tutaj w ogóle trafić. Więc Bowie rzeź trafiona. Dobra, czy M4, A4 hole, albo może tutaj takiego Tiger Tuffa na 3%, znaczy tutaj 1200 zł. Czy ja to chcę wydawać, czy ja chcę spróbować 10% łącznie? No dobra, próbujemy, proszę, proszę, kosa, proszę, come on! Kurwa, obok, dobra. Mogę spróbować jeszcze raz, ale ostatnio, jeżeli teraz nie siądzie, to będzie lipa. Proszę, kurwa, proszę. Nie, no nie wierzę, no nie wierzę, no tak mieć szansę, tak wyjść na profit i jak zwykle to zepsuć przez to, że jestem zachłanny na kosy. No nie wierzę, no nie wierzę, dobra. Jeżeli tak nie siadło, dobra, Beast Case 3 razy, Anarchy Case 3 razy, Luxurious Case 3 razy i ryzykujemy, proszę, na dwóch graczy publiczna, klasyczna, lecimy teraz, w tym momencie muszę zwyciężyć, po prostu muszę, bo ty sam musisz ze mną przegrać, proszę. AWP chyba droższa, chociaż nie, na razie USP droższy, w porządku. Oby tak już zostało, że będziemy trafić właśnie te droższe skiny. 232 zł w tym momencie na moim koncie, więc 100 zł przewagi nad nim posiadam. Okej, okay, dalej posiadam 100 zł przewagi i oby tak już taka przewaga została. No i rękawiczki, no musiał trafić, ale ja trafiam Sugar Rusha za prawie 200 zł. Więc no jeżeli też trafię jakieś rękawiczki bądź jakiegoś fajnego skina, który da mi tutaj jakąś... No i znowu trafię rękawiczki. No i teraz już wychodzi na sporo prowadzenie. Spory prowadzenie i jest tylko FAMAS Commemoration. Dwie skrzynie do końca, a on ma przewagę 600 zł. Oj, kałach ten drogi. Coś za tysiak... Nie, nawet więcej niż za tysiaka by musiało polecieć. No i to nie kosztuje minimum tysiaka. Dobra, zostało mi 788 zł. Więc dobrze, okej. Jakbyśmy tak spróbowali... czekajcie, mamy tutaj to M4 50/50. Co mi tutaj może dać profit? Ten hole by mógł dać profit teoretycznie. A czekajcie, jak sobie spróbujemy Asimowa na 5% razy 3 na szybkim trybie. Czy to siądzie? Nie siedzi. Nie siedzi, nie! Nie! No jeden! Jeden! Nie. Dobra, 400. I to, o nie, nawet nie stać mnie na tamtą. Czy ja mam coś... Mam jeszcze! Okej! Okay, dobra. Myślałem, że już będzie lipa. 1000... Dobra, dołączam do tego. Lucky Bunny. 552 zł bitwa. Proszę. Okej, okay, dobry traf. Bardzo dobry traf. Jest to 189 zł do 56. Zobaczymy, co wypadnie z drugiej skrzyni. Jest AK-47 Redline, którego mieliście ode mnie do wygrania ostatnio, więc zachęcam ogólnie do brania udziału w konkursach u mnie. Dobra, 556 zł. Dobra.
z Deagle Konspiracji kosztuje 48, więc na razie jest bardzo ładne prowadzenie i oby tak już pozostało. Zostało tam 6 skrzynek, dokładnie 6 skrzynek, więc come on! Co to jest za Glock? Co to jest za Glock? Blok 18? Czemu ja nie widziałem go w ogóle? Nie wiem. O nie, Redline, kurczę pieczone, on się zbliża i oby tutaj... No nie przegonił nas. To jest, ale dobra, mamy teraz ja i on po kołaszku Frontside Misty, Battle Scarlet, 3 skrzynie do końca. No jest jeszcze USP Detraitor. 800 zł już na moim koncie, on ma 400. Duck Casey daje Nemesis, ale ja trafiam Detraitora ponownie. Teraz w gorszym stanie i została ostatnia skrzynia, która już nie daje kołaszka, ale daje mi zwycięstwo, bo jest tutaj 1300 zł i mamy 1700, więc troszkę się odbiliśmy. No i dobra, tak naprawdę ja już bym zaryzykował i spróbował. Niech będzie ten, może czekajcie, Death Case, jakbyśmy spróbowali ten Death Case 6 razy, niech będzie. I może Luxurious 3 razy, stać mnie. No nie stać mnie, czyli musimy sobie zmniejszyć do 5. No i teraz dajmy sobie klasyczna, no albo wygrana, albo przegrana, no musi siąść w końcu, 5 skrzynek, dobra, 5 skrzynek Death Case i 3 skrzynie Luxurious, come on, proszę, jesteśmy po lewej stronie i ta lewa strona oddaje lepiej, dobra, 20 zł przewagi nad naszym przeciwnikiem, botem Alexem. No ten Mag 10 totalnie nic nie kosztuje, ale i tak jest droższy niż Desolate Space. Dobra, oj, ta M4 droga, tak jest, właśnie. Field Tester 127 zł. No dobra, teraz Neonoir, okej, znowu droższy. No i pierwsze dwie skrzynie oddały mi lepiej. Później, sami widzicie, dla niego i to jest 100 zł przewagi, 110 zł przewagi nade mną. No ale ja trafiam Fennec Foxa, który kosztuje 1300 zł, 1400 prawie. Więc ten Deagle tak naprawdę da mi prawdopodobnie zwycięstwo. Najdroższy Deagle na świecie. Come on, wygrywamy tą bitwę. Prawie 3, nie, no tak, prawie 3000 zł mamy na naszym... Mamy 3001 zł. 3001 zł, widzowie. Fennec Foxik oddał potężnie. Możemy spróbować na sam koniec jeszcze, tak o, ametysty 3 razy. I tutaj w tym momencie niech mi jeszcze da Butterfly'a do playera Szafira i ja już, widzowie, wychodzę. Proszę, proszę, come on. Ametyst. Kamuj, kurwa, jest Doppler, jest ultrawiolet, jest, kurwa, jest 5000 zł, cudownie, Huntsman Knife Doppler, siadł mi, ja jestem już szczęśliwy, przepięknie, widzowie, zostawiam to 5000 zł, klikajcie sobie ten plusik i używajcie kodu S1MEG, bo dzięki niemu dostajecie 2 10 groszy na start, plus 10% do depozytu, oraz przypominam oczywiście, że macie ode mnie konkurs na 2 kosy, za każdą wpłatę 2 zł macie 1 ticket na pierwszą kosę i za każdą wpłatę 20 zł macie 1 ticket na nawaję na tygertów o wartości około 800 zł, więc zachęcam do wpłat i co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku, siemanko!